Zastępca burmistrza Pragi Południe w Warszawie, działacz Platformy, odwołany ze stanowiska, bo przebywa w areszcie z zarzutami korupcyjnymi. W areszcie przebywa też prawa ręka Trzaskowskiego, Karpiński. Zlikwidujemy też CBA. Również zarzuty korupcyjne. Kilkanaście miesięcy temu była taka słynna akcja, że burmistrz Włoch z Platformy miał przyjąć w biały dzień po prostu przerzuconą z samochodu torbę z pieniędzmi jako łapówkę. No, po prostu mamy systemowy problem w Warszawie z korupcją. Jeszcze afera reprywatyzacyjna do końca nie wygasła, bo trwają procesy, udało nam się tę aferę przeciąć. A jeśli chodzi o walkę z korupcją, Platforma ma jeden punkt programu. Zlikwidujemy też CBA. Zlikwidować CBA. Dlaczego? Można by zapytać. Może dlatego, że zawijają im kolegów za łapówki.